Państwa, dzisiaj w nocy właściwie, z czwartku na piątek, odbył się w Brukseli szczyt dotyczący imigracji, oficjalny szczyt na ten temat, no, na którym Polska odniosła dość spektakularne, bym powiedział, zwycięstwo. Polska i cała Grupa Wyszehradzka, ponieważ, mówiąc w największym skrócie, państwa, pozostałe państwa Unii Europejskiej przyjęły punkt widzenia, który w krajach Grupy Wyszehradzkiej, w Polsce, był forsowany przez ostatnie 3 lata. Otóż od 2015 roku, dokładnie od momentu oczywiście, w którym władze w Polsce przyjęło Prawo i Sprawiedliwość, bardzo wyraźnie sprzeciwialiśmy się relokacji, przymusowej relokacji imigrantów do Polski. No i zajęło nam to 3 lata, bite 3 lata, Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, żeby przekonać Unię Europejską do tego, że przymusowa relokacja to nie jest dobry pomysł, mówiąc eufemistycznie. Udało się. Wczoraj się to udało. Unia Europejska wycofała się z pomysłu przymusowej imigracji. Zobaczmy, co na ten temat mówił dzisiaj w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Po tym maratonie negocjacyjnym udało się wypracować tak dobre końcowe konkluzje dla Polski. Konkluzje nie mniej, nie więcej, tylko mówią tyle, że w zakresie reformy systemu azylowego, reformy, która też czasami nazywana jest taką nazwą, reformą dublińską, musi panować konsensus, czyli wzmocniliśmy naszą pozycję w procesie negocjacyjnym, ewentualnie w przyszłości, i to jest bardzo ważne. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że nie ma przymusowych relokacji uchodźców, że uzgodniliśmy to po tym bardzo długim czasie, kilku miesięcy żmudnych negocjacji doprowadzających nas do tego momentu oraz po tej nocy negocjacyjnej, że relokacje mogą odbywać się tylko na zasadzie dobrowolności, czyli właściwie nasze racje zostały tutaj w pełni uznane. Ja chciałem też podziękować wszystkim tym partnerom, przede wszystkim z Grupy Wyszehradzkiej, którzy trzymali się solidarnie takiego samego stanowiska, jakie prezentowała Polska. I można powiedzieć, że ta konsekwencja się opłaciła, ale to nie tylko upór, to również przedstawianie naszych racji, przedstawianie racji chociażby w tym względzie, że przecież musimy znaleźć skuteczne mechanizmy obrony granic zewnętrznych, to co zawsze my mówiliśmy, i umiejętną pomoc przekazywaną do tych krajów na miejscu. A więc ta wielka sprawa, którą dzisiaj mogę określić jako rzeczywiście gigantyczny sukces Polski, jest bardzo budująca dla mnie, ponieważ my staramy się łączyć Europę, a nie ją dzielić, i w tym procesie wypracowaliśmy mechanizmy, które rzeczywiście pozwolą połączyć stanowisko wszystkich krajów. Jak ktoś chce przyjmować uchodźców, proszę bardzo, ale Polska i kraje wyszehradzkie pokazały inne racje i przeważyły również nasze argumenty, więc bardzo, bardzo jestem zbudowany tym, że potrafiliśmy w skuteczny sposób te nasze argumenty przedstawić i właściwie odnieśliśmy ogromny. Właściwie odnieśliśmy ogromny sukces, powiedział Mateusz Morawiecki. Rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. To naprawdę jest ogromny sukces, proszę państwa. Okazało się, że polityka podmiotowa jest polityką konsekwentna. Podmiotowa polityka przynosi owoce. Polityka oparta również na współpracy regionalnej, bo jasne jest, że sama Polska, gdyby była osamotniona, to prawdopodobnie nie udałoby jej się doprowadzić do tego finiszu, jaki mieliśmy dzisiaj rano w Brukseli. Przed chwilą mówiliśmy o tej ustawie IPN-owskiej. No tam Polska była sama, tak? No sama, nie, sama przeciwko naprawdę potężnym interesom. Tutaj, tam było trudno coś osiągnąć tą drogą, którą żeśmy objęli. Natomiast tutaj było zupełnie inaczej. Tutaj mieliśmy do czynienia rzeczywiście z pełną współpracą regionalną. Tutaj na przykład premier Czech Andrzej Babiš dołączył się do tego, co mówił Mateusz Morawiecki. Określił ustalenia szczytu w sprawie migracji jako duży sukces.
Osiągnęliśmy to, że nikt już nie mówi o kwotach przydziału uchodźców. Rozdzielanie i przesiedlanie powinny być dobrowolne, żeby nikt nie mógł wmuszać nam imigrantów, podkreślił Babiš. To pokazuje również Viktor Orban, premier Węgier, odkreślił to jako wielkie zwycięstwo. Bo rzeczywiście jest to wielkie zwycięstwo, bezprecedensowe. Okazało się, że można. Można, jeżeli się chce twardo, można takie efekty uzyskać. To pokazuje, jaką drogą Polska i kraje całego naszego regionu powinny iść dalej. Ja przypomnę tutaj, jak wyglądała polityka dla tych, którzy może już zapomnieli, przed zwycięstwem PiS. W jaki sposób w 2015 roku wepchnięto nam imigrantów. Ja przypominam, że w momencie, kiedy pojawił się pomysł przymusowej relokacji imigrantów, to jest pomysł, który w Niemczech się zrodził, żeby było jasne. Niemcy se ściągnęły imigrantów, otworzyły drzwi, a potem, gdy się okazało, że nie bardzo jest co z nimi zrobić, wymyśliły sobie, że je oddadzą po prostu innym krajom. Zamysł był taki, to jest oczywiście... To, o czym mówię, jest na podstawie informacji, które pojawiały się w niemieckich mediach. To nie jest oficjalne. Oficjalnie nikt się w ten sposób nie wypowiadał, ale chodziło o to, że miano dokonać, taka była idea w 2015 roku, miano dokonać pewnej selekcji imigrantów, tak? Ci, którzy byli, powiedzmy sobie, jacyś bardziej przydatni dla gospodarki, powiedzmy sobie, którzy coś potrafili, mieli zostać w Niemczech. Ci, którzy nic nie potrafili, byli nieprzydatni, którzy byli analfabetami, zresztą większość, później się okazało, że to są bardzo duża część, te analfabeci, to oni wszyscy mieli trafić do Europy Środkowej, w tym do Polski. Znaczy, to my mieliśmy sobie radzić z tymi, którzy w Niemczech byli niepotrzebni. Wiem, że użyję teraz bardzo nieodpowiedniego słowa tutaj, ale muszę go użyć, tak, jako pewnej metafory. Myśmy mieli być czymś na, jesteśmy zresztą czymś na kształt śmietnika zachodniej Europy. Znaczy, wszystko, co jest tam niepotrzebne, chętnie jest wrzucane tu do Polski. A to śmieci jakieś rzeczywiście realne. Ostatnio mieliśmy tę historię z tymi płonącymi śmieciami. Stare samochody, to oczywiście wynika z tego, że w Polsce jest bieda, więc każdy, ci, co chcą mieć samochód, kupują jakieś na szrotach niemieckich, jakieś stare graty. Ale każdy, wszystko to, co tam jest niepotrzebne, właściwie idzie do Polski. Gorszą żywność mamy, tak, co też udowodniono w badaniach, które przeprowadzili Czesi. I tutaj, dlatego mówię, to jest nieodpowiednie słowo, bo do ludzi takiego słowa nie powinno się używać, ale to też troszkę jest na tej zasadzie, że ci ludzie, którzy tam byli niepotrzebni, mieli być również wysłani Polsce. Ewa Kopacz się na to zgodziła. W ogóle historia była taka, że najpierw się Ewa Kopacz nie zgodziła, bo w pierwszym odruchu ona zachowała się jak w sposób całkowicie racjonalny. Powiedziała, że nie zgadzamy się na relokację. Później były telefony ze strony z Berlina od Angeli Merkel i po tygodniu Ewa Kopacz zmieniła zdanie. Osobą, która między innymi negocjowała kwestię relokacji, był Grzegorz Schetyna. Proszę Państwa, który był wtedy minister spraw zagranicznych. Oni nie mieli żadnego problemu z tym, żeby wystarczyło im tydzień, żeby się dać przekonać do zmiany zdania. Ten rząd pracował 3 lata, nie ustępował przez 3 lata i osiągnął zwycięstwo. To jest ta zasadnicza jakościowa różnica między rządem poprzednim, rządem Platformy, a rządem, który mamy dzisiaj. To jest też troszeczkę tak, że tutaj mieliśmy tych sojuszników trochę więcej, bo jeszcze takie nastawienie antyimigracyjne, tak, się rozpowszechnia w Europie. No tutaj szczególnie Włochy, prawda, to, gdzie wygrała Ruch 5 Gwiazd oraz Liga, czyli organizacje, które są tutaj nazywane eurosceptycznymi, jednocześnie antyimigranckie. Szef Ligi, Matteo Salvini, jest jednocześnie ministrem spraw wewnętrznych Włoch. On zasłynął ostatnio z tego, że postanowił zablokować, wprowadzić blokadę na wpuszczanie do portów włoskich statków z imigrantami. I on po tym szczycie właśnie w Brukseli powiedział, określił go jako coś nadzwyczajnego w porównaniu z ostatnimi latami ospałości. Jednocześnie odnosząc się do tych statków organizacji pozarządowych, które patrolują Morze Śródziemne i zabierają na pokład migrantów z łodzi pontonów, Matteo Salvini stwierdził, że włoskie porty są dla nich zamknięte. Ich statki zobaczymy już tylko na widokówce, powiedział Matteo Salvini. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna rzecz, ale z drugiej strony my tu w Polsce mamy środowiska, które są jakoś, pomimo tego, tak jak mówiłem, no, podmiotowa polityka, jeżeli będziemy ją wspierać, no to osiągniemy naprawdę dużo, ale niestety u nas wszystko jest jakoś tak w wielu środowiskach miękkie, kapitulanckie. Ja napisałem tekst o kapitulantach w ostatnim numerze sieci, nie będę powtarzał jego tez, ale
Przeglądam dzisiejszy numer Rzeczpospolitej. W tym numerze, proszę państwa, pojawił się sondaż dotyczący pod hasłem, czy Polska powinna przyjmować uchodźców. Ja rozumiem jakby ideę tego sondażu. Chodziło o to, żeby na piątek, czyli w dniu, kiedy jest decyzje szczytu są podejmowane, żeby mieć no, jakiś materiał tak na ten temat. Po pierwsze, w tym sondażu, który został przeprowadzony na zlecenie Rzeczpospolitej przez Ibris, mamy dość dziwne pytanie, czy Polska powinna przyjmować uchodźców. Na takie pytanie, proszę państwa, to ja bym też powiedział, że tak, bo uchodźców to jak ktoś ucieka przed wojną, prawda, trzeba go na chwilę mu udzielić schronienia, on wraca potem do siebie. Tak, ja jestem za tym. Pytanie powinno brzmieć, czy Polska powinna przyjmować imigrantów. To jest pytanie. Oni napisali uchodźców, więc nic dziwnego, że dostali dosyć ciekawe wyniki. Co prawda 53% ankietowanych twierdzi, że nie powinna, nawet jeżeli ich nazwiemy uchodźcami. 44% stwierdziła, że powinna. Rzeczpospolita interpretuje to jako zmianę postaw Polaków. Więcej jest przeciwko, ale już jakby ta dysproporcja jest znacznie mniejsza. Tutaj mamy jeszcze w środku artykuł. Badani przez Ibris widzą, wbrew propagandzie nie zalała nas fala przybyszów z państw muzułmańskich. No, przecież nas nie zalała ta fala przybyszów z państw muzułmańskich nie wbrew propagandzie, tylko dzięki temu, że przez 3 lata Polacy ich nie wpuszczali. Że nie zgodzili się na przymusową relokację. Znaczy kompletnie niepojęty sposób publikowania. Z jednej strony słowo uchodźcy, które nie oznacza to samo, co imigranci. My naprawdę nie mamy do czynienia w większości z uchodźcami, tylko mamy do czynienia z imigrantami ekonomicznymi. I tak powinno być zadane pytanie. A potem jeszcze słyszymy o tym, że wbrew propagandzie nie zalała nas fala. Czy słyszeli państwo jakąś propagandę w Polsce na temat zalewającej nas fali muzułmańskich uchodźców? Ja takiej nie słyszałem. Znaczy jest tak, że jest przestrzeganie przed tymi muzułmańskimi imigrantami. Natomiast nikt nie twierdzi, że nas zalałaby ta fala. Póki jest prowadzona taka polityka, jaka jest prowadzona, to żadna fala nam nie grozi. Jeżeli polityka się zmieni, no to oczywiście nam grozi. W tym kontekście, proszę państwa, jeszcze jest jedna informacja. Otóż dzisiaj Die Welt, niemiecki dziennik, podał informację taką, że Francja, Hiszpania, Polska oraz Dania są gotowe negocjować z Berlinem w sprawie tak zwanych turystów azylowych. Czyli imigrantów, którzy zostali zarejestrowani w jednym z krajów Unii, a następnie pojawili się w Niemczech, gdzie ponownie złożyli podanie o azyl. Według gazety wszystkie 4 wymienione kraje, w tym Polska, są gotowe zawrzeć bilateralne umowy z Niemcami w sprawie cofnięcia tych imigrantów na ich terytorium. Merkel otrzymała taką obietnicę od 4 państw Unii Europejskiej. Jednym z tych państw jest Polska. Wynegocjowaniem umów ma się zająć szef MSZ Niemiec Horst Seehofer. Chodzi o azylantów już zarejestrowanych w innym kraju Unii niż Niemcy. Co to oznacza? To tutaj się pojawiły takie informacje, że o proszę, proszę, tutaj z jednej strony mówimy o sukcesie, a z drugiej strony tutaj jakaś się kroi umowa z Niemcami, na mocy której oni mogą cofać z powrotem imigrantów do Polski. Proszę państwa, wszystko jest właśnie... Ktoś coś doczyta, ale do końca nie wie. Otóż ta umowa jest ewidentnie elementem pewnego interesu. To jest interes obopólny. Być może to jest jedna cena, za którą trzeba było zapłacić, żeby Angela Merkel nie poczuła się pokonana w tym podczas ostatniego szczytu. Ja mówiłem w poprzednim programie o tym, jak jest trudna sytuacja w Niemczech. To znaczy Angela Merkel, jej pozycja jest potwornie słaba w związku właśnie z własnej winy oczywiście, w związku z tym kryzysem imigracyjnym, w związku z tym, że w Niemczech jest tylu imigrantów. Tam doszło do niemalże buntu ze strony CSU, czyli bawarskiego ramienia rządzącej partii. Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zagroził, że dał ultimatum Angeli Merkel, dotyczące rozwiązania problemu imigrantów. Jeżeli Angela Merkel nie osiągnęła choćby małego sukcesu, to prawdopodobnie jej rząd by upadł. I co państwo myślicie, że gdyby Angela Merkel upadła, to będzie lepszy kanclerz w Niemczech? Nie, nie będzie, bo problem polega tam na tym, że w gruncie rzeczy możemy mieć bardzo wiele zastrzeżeń do Angeli Merkel i to są zastrzeżenia zasadne, ale tak naprawdę większość potencjalnych jej konkurentów to są ludzie, którzy będą prowadzili znacznie bardziej nieprzychylną Polsce politykę. Będą to ludzie, którzy są na przykład blisko związani z jakimiś interesami z Rosją. Będą to ludzie, przypomnijmy sobie Martina Schulza, przez pewien czas
Wydawało się, że będzie następcą Angeli Merkel. Czy chcielibyście państwo, żeby kanclerzem Niemiec był ktoś pokroju Martina Schulza? Ktoś, kto nie znosi wręcz Polski. Lepiej nie. Więc w tym sensie Angeli Merkel lepiej coś było dać. I Polska jakby no, zgodziła się na to, żeby Angela Merkel mogła powiedzieć, że rzeczywiście no, udało się uzyskać jakąś taką decyzję ze strony kilku państw, w tym Polski, że imigranci, którzy przyjeżdżają na terytorium Niemiec, na przykład z Polski, będą cofnięci z powrotem do Polski. To nie ma nic wspólnego z relokacją. Zobaczcie państwo, ilu jest u nas imigrantów zarejestrowanych w Polsce. Naprawdę w porównaniu z Niemcami czy z Europą Zachodnią, chwała Bogu, jest ich mało. Więc w związku z tym skala również cofania również będzie niewielka. To naprawdę nie mówimy o gigantycznych kwotach. Relokacje były naprawdę niebezpieczne. Relokacje zakładały stały mechanizm przerzucania tysięcy ludzi do Polski. Tutaj nie ma mowy o takiej sytuacji. Więc ja uważam, że koszt jest minimalny. Natomiast zysk może być bardzo duży. Bo w gruncie rzeczy dobrze by było z punktu widzenia interesów Polski, żeby na przykład Angela Merkel jednak pozostała na stanowisku kanclerza Niemiec. I to nie jest tak, że możemy maksymalizować wszystko. Polityka naprawdę polega na lawirowaniu. Chodzi o to, żeby bilans zysku był wyższy niż bilans strat. Ale nigdy nie jest tak, że są same zyski. Czy słyszeliście państwo, żeby w jakiejkolwiek kwestii były same zyski? Że mamy 100% zysku, a nie mamy ani jednej żadnej straty. No, nie bądźmy dziećmi, no nie oszukujmy się, no polityki nie da się prowadzić w taki sposób. Chodzi tylko o to, że przez ostatnie ćwierć wieku nasza polityka to były same straty tak naprawdę. Teraz chodzi o wyrównanie, chodzi o to, żeby ten bilans był lepszy. Ja mam wrażenie, że jest lepszy. Czasami to wymaga cofnięcia się, pójścia do przodu, zrobienia manewru. Co robi Viktor Orban przez cały czas? Dlaczego Viktor Orban odnosi tak gigantyczne sukcesy, pomimo że jest premierem w gruncie rzeczy małego państwa? No właśnie dlatego, że rozumie, na czym polega polityka. Jeżeli polityka ma polegać wyłącznie na tym, że ani kroku wstecz zawsze powiemy, w każdej sytuacji, bo czasami rzeczywiście nie można zrobić kroku wstecz, ale jeżeli my wrzeszczymy w każdej sytuacji, że tak trzeba robić, no to przepraszam bardzo, to raczej daleko nie zajdziemy. Chodzi o to, żeby czasami cofnąć się i zrobić dwa kroki do przodu. To jest bardzo proste zdanie, które powinno zawsze, każdy z nas powinien to rozumieć. Naprawdę nie emocje są tu ważne, tylko ten realny, zimny zysk. Te państwa, które tak prowadzą politykę, zwykle bardzo dużo na tym zyskują. Jeżeli Polska zacznie prowadzić taką politykę, a coraz więcej wskazuje na to, że i my trochę w tym kierunku idziemy, to naprawdę jest szansa, że uda nam się w ciągu najbliższych iluś tam lat osiągnąć poważną, dobrą, wysoką pozycję w Europie. Proszę państwa, wracamy za chwilę po przerwie.